Cześć, w tym tygodniu widzieliśmy ruinę dawnego skupu zboża, w ogóle punktu handlu zbożem, jak i też przy okazji dawnej gorzelni. Dobra, a tak na serio, akurat widzieliśmy zamek w Dybowie, pod Toruniem. Dlaczego to jest zamek w Dybowie? Tego do tej pory raczej chyba nikt konkretnie nie ustalił, ponieważ zamek właściwie znajduje się na terenie Torunia, a więc nazewnictwo jest dość dziwne, no ale pomijając ten fakt. Co jest najciekawsze, słuchajcie, jak będziecie chcieli się w ogóle udać do tego zamku, proponuję zabezpieczyć się w jakiś tam spray przeciwko komarom, jakieś spirale, inne cudawianki. No my akurat mieliśmy w tym tygodniu kadzidełka, które to akurat się no, nie przydały zbytnio, w ogóle ich skuteczność to pozostawia bardzo dużo do życzenia. Cały jestem pogryziony, tutaj nie wiem, co tam coś widzicie. No, jedna wielka tragedia. Teoretycznie w zamku byliśmy piątek, teraz mamy niedzielę. Pogryzienia do tej pory są, pozostają. A więc naprawdę, słuchajcie, jak będziecie chcieli tam się udać, no musicie użyć jakichś takich sobie ciekawych specyfików. Co jest ciekawsze w ogóle? Jeżeli na przykład ustawicie sobie GPS na Dybów, no to wywiezie was w ogóle gdzieś strasznie daleko. A więc najlepiej po prostu przejechać sobie przez most toruński i właściwie podczas przejazdu już będziecie widzieć usytuowanie samego zamku. Dobra, w sumie chyba tyle z takich ciekawszych sobie ogłoszeń. I zapraszam was do części filmowej. No, postaram się tam pokazać jak zwykle to, co zostało z tego zamku, opisać trochę jego historię. No ale zresztą sami zobaczcie, co z tego wyszło. Zamek zbudowano na polecenie króla Władysława Jagiełły w latach 1424-1428. Zamek wielokrotnie był przebudowywany oraz pełnił różne, niekiedy wręcz zaskakujące funkcje. Początkowo zamek składał się z budynku mieszkalnego otoczonego murem obronnym i bramy wjazdowej. W latach 1431-1435 zamek znajdował się w rękach krzyżaków, którzy to rozpoczęli pracę nad rozbudową zamku. Rozbudowę dokończyli już Polacy, po przejęciu zamku oczywiście. Tutaj też warto wspomnieć, dlaczego zamek został w ogóle przejęty i jak to się w ogóle wszystko stało. Stało się tak dlatego, że w okolicy zamku powstała osada Nieszawa, która stanowiła poważne zagrożenie dla toruńskich kupców. Gdańscy, jak i zagraniczni armatorzy coraz częściej omijali prawo składu toruńskiego, wybierając Nieszawę. No, logiczna chyba sytuacja, prawda? Taka sytuacja prowadziła do znacznego zubożenia mieszkańców Torunia. Dlatego też w roku 1431 połączone siły mieszczan toruńskich i rycerzy zakonnych najechały na miasto. Miasto zostało spalone, a zamek stał się siedzibą konwentu zakonnego. Zamek wrócił do korony dzięki postanowieniom podpisanego w Brześciu Kujawskim traktatu pokojowego. W 1454 roku po wpędzeniu krzyżaków z Torunia mieszkańcy oddali się pod opiekę króla polskiego. Mieszkańcy Torunia wtedy wsparli w ogóle finansowo króla, który prowadził wojnę z zakonem, nazwaną później wojną trzynastoletnią, w zamian prosząc o przeniesienie miasta Nieszawa. Król ogólnie, nie mając zbytniego wyboru, przystał na oczekiwania mieszkańców, przenosząc Nieszawę 30 km dalej. W 1456 roku zamek ponownie zaczął zagrażać interesom kupców toruńskich, gdyż ustanowiono wtedy w nim komorę celną, a przez kolejne lata przekształcono zamek w punkt handlu zbożem, a część pomieszczeń gospodarczych zaadoptowano na spichrze i magazyny solne. Mieszkańcy Torunia złożyli wtedy skargę do króla Zygmunta Starego, który zapewnił ich o zaprzestaniu dalszej rozbudowy zamku. Podczas wojen szwedzkich zamek spalono. Miało to miejsce w 1656 roku. W 1703 roku, w trakcie kolejnego najazdu Szwedów, z zamku ostrzeliwano miasto Toruń, przejęte wtedy przez wojska szwedzkie. W wyniku tych działań Toruń doznał najpoważniejszych zniszczeń w swojej historii, a zamek Dybów stracił część mieszkalną, gdyż Szwedzi nie pozostawali dłużni, też lubili sobie postrzelać, nie? Logiczne. Po drugim rozbiorze Polski zamek przeszedł w ręce pruskie i zaczął pełnić dość ciekawą rolę, a mianowicie stał się gorzelnią. No, tego tym się ogólnie w życiu nie spodziewał, no ale no niestety tak było.
Podczas wojen francusko-rosyjskich zamek ponownie stał się obiektem militarnym. I teraz mamy tutaj taką małą ciekawostkę historyczną. Jak to w 1813 roku oddział składający się z 40 francuskich żołnierzy pod dowództwem porucznika Savary urządziło w zamku punkt oporu. I co ciekawsze, żołnierze bronili się zaciekle przez prawie 3 miesiące, kapitulując dopiero podczas upadku miasta Toruń. No, a więc sytuacja taka no, dość ciekawa. No, nikt by się tego ogólnie chyba raczej nie spodziewał, że 40 żołnierzy zdoła ogólnie przetrzymać oblężenie przez 3 miesiące. No, ale historia już zna ciekawsze. Też tutaj akurat takie przypadki. W 1848 roku zamek przebudowano. W tym miejscu miała się odrodzić twierdza Toruń, ale niestety nigdy do tego nie doszło. Po I wojnie światowej zamek należał w ogóle już do władz wojskowych, które to oddały zamek miastu w 1954 roku dopiero. Następnie ruiny zamku zostały zabezpieczone i oddane harcerzom. W tym momencie zamek jest ogólnie w rękach prywatnych, a teren w żaden sposób nie jest ogrodzony czy tam też oznaczony. Według niektórych źródeł w ogóle wejście do zamku jest płatne, w innych jest bezpłatne. No ja osobiście sam nie spotkałem żadnego człowieka zbierającego myto, ani też nie spotkałem żadnych rogatek na swojej drodze. A więc jednak podejrzewam, że wejście jest bezpłatne. Za to słuchajcie, zamek naprawdę jest bardzo fajny. No i ma przede wszystkim potencjał, więc warto by było, żeby teraźniejszy właściciel jakoś zadbał o odbudowę tego zamku, bo naprawdę warto. Zwłaszcza, że jest to jednak miejsce dość popularne. No i w tym momencie, słuchajcie, jak byłem właśnie, tam zwiedzałem, spotkałem naprawdę trochę miejscowych, trochę turystów, którzy tam przyjeżdżają sobie się zrelaksować, wypić sobie piwko nad wodą. No, a więc jest tam no, dość sympatycznie, a same ruiny, jakbym ogólnie miał ocenić, to daje naprawdę mocne 7,5 na 10, bo naprawdę wyglądają konkretnie. Pomijając już fakt porozbijanych butelek, porozrzucanych papierów, graffiti, to jednak są dość zadbane. I co jest najciekawsze, słuchajcie, też miasto ogólnie zapewniło oświetlenie nocne przy tych ruinach, a więc to już wygląda no, całkiem konkretnie. Poza tym mamy też brukowaną drogę. No, ciężko ogólnie stwierdzić, czy to jest akurat relikt przeszłości, czy też właśnie jakaś tam nowa inwestycja. Niestety nie jestem z tych terenów, a więc ciężko mi było trochę do tego dojść, co i jak. No ale akurat serio mówię, zamek jest konkret. I polecam zobaczenie go, obejrzenie na własne oczy. No, na tym ogólnie kończę swoją wypowiedź. I zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, oglądania i polecania też znajomym. Rób ta co chceta, niech się kręci dalej. Jak się będzie dobrze kręcić, to za tydzień się znowu widzimy i będzie kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się i na razie.